Dzień dobry, czy lecimy gadać z Raicem? Oni widzą tu latarkę? Chyba nie. Głupi są. W dwójce widzą. I to bardzo. Wpuszczaj! Błażę! Pierdziele twoje gadanie. Przyjaźnimy się od bardzo dawna. Dlatego też tak mnie zaskoczyło, że chciałeś okraść mnie! Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? A, no tak, on był na samym początku. Bardzo proste. Prawa ręka czy lewa? Lewa! To była moja lewa czy twoja lewa? Chcę dobić targu. Targu? Za antyzynę pewnie. Przycisnęło was. A co oferujesz w zamian? Twoje usługi? Twoją lojalność? Potrzebne mi jest i to, i to. Chłop od razu wie, co mogę mu zaoferować. Normalnie ludzi by pewnie pytał o jakieś jedzenie, wody czy cokolwiek takiego, a nas od razu pyta o zasługi. Czy od razu coś podejrzewa? O, zrzucik. Czekaj, parkour. Skopnięcie z wyskoku. Nie, przeskok nad nimi. To jest lepsze, będę uciekał. Ale te przemyty są głupie, po prostu łażę sobie praktycznie obok nich. Dobra, zbieramy szybko, flary, tutaj zrzut. I drugi. Spierdzielamy. Gówno. Gówno! Czego mnie to bawi? Wleziesz dla mnie na wieżę antenowe i powłączasz modulatory krótkofalowe. Dobra, panie kwatermeister, czy ja mogę ci oddać zrzut? Nie mogę ci oddać zrzutu. Co? Ej, a to strefa biegła do odblokowania. Chyba sobie nie odblokuję tej strefy. Nie mogłem biec. Chłopie, skąd ty się tam wziąłeś? Jestem minimalnie otoczony. Już nie. Kolejna strefa, ale tym razem może być z nią ciężko w nocy. Wejdzie tu? O, dzień! Aha. No tak, on się sam nie domyśli, że trzeba złapać. Trzeba jeszcze raz kliknąć. O, ludzie! Bich! Będą bronie. O ile przeżyję. A jak nie przeżyję, to tu wrócę. Walnij. No kurde! Rzuć nim! O, i teraz. Pyk. Leż. O, to jest to, co wam mówiłem. Rzuciłem, dalej mi zaobrażenia. Kurde, miałem tą broń zatrzymać na coś ważnego, na jakiś upgrade. Ja całkowicie już zużyłem. O nie, tylko nie ten dziad. Co do diabła? Polećcie sobie gdzieś indziej, co? Tam macie zabaweczkę. I co? Dobra, plan B. Patrzcie po prostu w ten ogień, elo. Szybko. Właśnie tu, włączaj to i spierdzielamy. O, on tu już tu jest. Sorry, mordeczko, przejmuję twoją pracę. Gruby, zrób coś. Gruby, pomóż. Ej, no! Ogłuszony byłeś! Aha! Tak, to zadziałało dobrze. To zadziałało. 1500 punktów straciłem za darmo. Zrobiłem rzut, przez to mu się zatrzymała trochę animacja. Ale dalej nie cofnął ataku. Dlatego mam awersję do tego rzutu. Po prostu jak można, to go nie używam. A co jakby tak siedzieć przy zrzucie i czekać? Przyszliby tu jacyś ludzie, czy. Nie, myślę, że po prostu nic by się nie stało. Raczej gra takiego scenariusza nie przewiduje. No chłopie! Przecież nawet się praktycznie nie zdążę odwrócić. Już większości życia nie mam. Z animacji nie wyjdę. Ło, kwarantanna. Wyjazd. Dawaj apteki. Ale tam jest za dużo zarażonych, żebym ja tam szedł. To była najlepsza kwarantanna do farmienia legend, tak właściwie. Tych całych zrzutów. Najszybciej to wszystko szło. Jak dla mnie są dość męczące. Nie pozwól, by cię zatrzymać. Aha, ale jestem w środku. Ale i tak... A Jezu, i tak muszę wyjść i wrócić, to samo ścieżko. Tato, to są mordercy! Tak! Tak! To są mordercy! I dlatego z nimi pracuję! Przekaźnik jest w porządku. Ale coś jeszcze na górze chyba było. Kurde, trochę... Strach tak łazić. Nie! Flaga! Tylko tyle? Żadnego schematu? Żadnej fajnej broni? Dobra. Jakiś stuk siana? Albo worki? Tak po Dying Light'owemu? Kurde. Wskocz na ten samochód? YOLO! Wskoczę! Nie wskoczę! Oh. 300, dobra. Nie jest źle.
Czemu w tej grze nie ma paralotni? Jestem ci to zgodnie wdzięczny. Z tego co słyszę, ta wdzięczność chyba nie będzie zbyt długa. Anteny! Bracken mi mówił. O, no tak! Nam też to pomoże przecież. Hej, Crane! Jeśli masz chwilę, to chciałbym połączyć cię z kimś, kto bardzo chce z tobą pogadać. Czy to będzie... Czy to Kyle Crane? Nie, myślę, że to będzie Tolga i Fatin. Mam na imię Troy. Przewodzę niewielkiej grupie ocalałych z Sektora Zero. Mówimy o sobie żar. Bo pali wam się dupa pewnie. Chciałam tylko powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni. Wystarczyło przyłączyć jeden mały pstryczek i już wszyscy ci dziękują. Nawet z zakątków miasta, o których nie miałeś pojęcia. Nieźle. Nie tylko zrobiłeś to, co zlecił ci Karim. Udało ci się też wrócić w jednym kawałku. Brawo. Dostanę teraz antyzynę? Wydawało ci się, że to mi wystarczy? Masz jeszcze sporo do udowodnienia. No serio? Słuchaj, naprawdę potrzebujemy leku. Daj mi go teraz, a ja wrócę i zrobię, co zechcesz. Dostaniesz antyzynę wtedy, kiedy ja powiem, ani sekundy wcześniej. Powinieneś jednak wiedzieć, że jestem rozsądny. Zrób to, o co cię proszę, a dam ci nie jedną, a dwie skrzynie antyzyny. Dobra, niech będzie. Co mam zrobić? Ta robota różni się trochę od zabawy z antenami. Będzie ona wymagać trochę więcej perswazji. Umiejętności narzucenia swojej woli. Tworzenia własnych zasad. To sprawia, że jesteś mężczyzną. Czy jesteś panem swojego losu, Crane? Czy też jesteś tylko czyjąś kukiełką? Wydaje mi się, że znam odpowiedź. No zbyt dobrze, to ja się nie targowałem zbytnio swojej woli i narzuciłem na niego. Nie udało mi się nawet antyzyny teraz uzyskać po tym całym łażeniu po antenach. Mówi, że chyba zna odpowiedź. To już jest kolejna taka czerwona lampka, że... Domyśla się, kim mogę być. No tak, trzeba odbierać haracz. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jakimś przybłędą? Odwal się! Co powiesz na to, żebym połamał ci obie nogi i powlókł przez miasto, żebyś mógł osobiście obgadać tę sprawę z Raisem? Na pewno ci wszystko ładnie wyjaśni. Okej, Red. Już widzę, że jesteś jednym ze zbójów Raisa. Tylko oni mają takie gówniane charaktery. Nie mogłeś tak gadać z Raisem? Słuchaj, stary, czasu mamy mało. Kończy się antyzyna i wstyd przyznać, ale zaczynam się bać. No właśnie. Problemy rosną, a ja się uganiam za cudzą kasą. Pan Bum Bumek. Z tej odległości to już bym dostał, kurde, spółżycie damage'a. Strzel do nich, a rozwalą wszystko w promieniu 3 metrów. A ja byłem metr dalej. Więcej tych śmierdzieli tu wlezie. No. Czy są jakieś kolty, czy cokolwiek, żeby ich masowo tutaj załatwić? Chyba niezbyt. Ludzie, w wiosce rybackiej nie macie kolców, taką po prostu na wierzchu. Żeby dzieciaki się w to wwaliły randomowo. A jakby was do wody wrzucić? Chodź tu, kasztanie. No kurde, przecież trzymałem! Zdech. Tak o po prostu zdech, od niczego. Położył się i umarł. To są deski. Możesz po tym chodzić. Wejdziesz tu? No cześć. Pozbyłeś się? Kompletnie? Jesteś Gursel? Przysłał mnie Rais. A, ty robisz dla Raisa. Coś czułem, że to zbyt pięknie wygląda. Już dość zabraliście. Już więcej nie damy, Firkin, powiedz mu. No jakbym nie przyszedł, to jakby trochę. Tak nas nie można traktować. Firkin, skopię ten twój zad. Dalej, Firkin, lej go w łeb. Tobie i twojej kobiecie może stać się krzywda. W dupie mam twoje groźby, skop mu zad, Firkin. Weź, daj spokój, Ayla. Dobra, masz, nic więcej nie mam. Prawdziwy facet by mu dokopał. Jajks. I co, nie wejdziesz? Za głupi. Tak się dobrze wspinasz. A to się wspina po kolcach normalnie. Normalnie wbiega w te kolce i nic się nie dzieje, no. Panie Siu! Masz. I dopiero teraz zadziałało. Wow. Nie, naprawdę zaczynam doceniać poziom dopracowania dwójki, patrząc na jedynkę. Przyszedłem po przesyłkę dla Raisa. Już z powrotem? Dopiero co się wam opłaciliśmy, krwiopijcy. Czej, ty masz głos Gaziego. I nawet mordę masz praktycznie Gazi. Coś nie tak? Bardzo nie tak. No czego się spodziewałeś? Nie będę owijać w bawełnę. Crane, potrzebujemy tej antyzyny na już! Rais obiecał mi dwie skrzynki, Bracken. Dwie skrzynki. Obiecał, a już raz nie dotrzyma obietnicy. I co? Tylko się pośpiesz! Crane, pośpiesz się! Tymczasem, Crane. Chcę, żebyś odwiedził jedno miejsce. Chłopie, ludzie się u mnie zmieniają. Jeden z naszych patroli zniknął gdzieś w okolicy rynku.
To chyba twój problem. Od teraz to też twój problem. Dowiedz się co z nimi albo nie pokazuj się tutaj. Za mało mi płacą, żebym robił takie rzeczy. Tak właściwie w ogóle mi jeszcze nie zapłacili. Prosisz się o to. Nie. Znalazłeś tę kopertę? No chłopie! Czekaj, to tak miało iść? Nie! Trzeba było coś znaleźć, jakąś broń trzeba było Czekaj, ja mam granaty przecież! Czy to nie można było jeszcze czegoś znaleźć, jakiejś broni? Nie! Chyba nie. Dobra, czekaj, na górę. Jakby tu kucnąć, jakoś. Nie, on dalej będzie widział wszystko! O! Leży? Leży! Jeden granat! Co za lamus! Dobra, oto plany. Ale skąd ja wiem, że to są plany? To nie mają być po prostu dokumenty i tyle? Twoja kolej na wywiązanie się z umowy. Dwie skrzynki antyzyny. Nie sądzę. No właśnie! Ślepo oddany wieży. Zachowujesz się jak tchórz, Crane. Tchórz poddający się woli fałszywych bogów. Przestrzegasz ich zasad równie bezmyślnie, jak przestrzegasz moich. Jak mały, posłuszny. No właśnie, o tym mówiłem, no. Ej, mieliśmy umowę. Twoi ludzie potrzebują antyzyny. Teraz bardziej niż dotąd, zakładam. Lecz ktoś, kto trzyma się cudzych zasad, nie jest prawdziwym mężczyzną. Masz. Tyle ode mnie. Pięć fiolek. To tylko pięć fiolek. Jeśli chcesz więcej, mam propozycję. Atletka, Skorpion, Jade Aldemir jest w naszych szeregach. Przeprowadź ją tu. Jest tu arena. Tam ludzie walczą dla naszej zabawy. Chcę, żeby Skorpion walczyła dla nas. Jestem ciekaw, ile potrzeba, żeby osoba jej kalibru... Po tym, co zrobiłeś, jeszcze masz jaja takie propozycje dawać? Co? Ja... Nie! Zapomnij, nie zrobię tego! Nie słyszę przekonania w twoim głosie, Crane. Nie podjąłeś jeszcze decyzji, to widać. Będziesz pieskiem i uratujesz mieszkańców wieży? Czy mężczyzną i wybawisz Jade? Idź, pomyśl o tym. Skurczybyk. Zakończyłem współpracę z Raisem. Chciał, żebym porwał Jade Aldemir. Miałaby dla niego walczyć na jakiejś cholernej arenie. Tak? I? Tylko tyle? Co to znaczy, tylko tyle? Nie jestem pieprzonym handlarzem ludźmi. Chyba zapomniałeś, o jaką stawkę toczy się gra, Crane. Jeśli Raiz chce tej dziewczyny, daj mu ją. Będziesz przecież obok, by zadbać o jej bezpieczeństwo, prawda? Ja mam problem z paroma zombiakami. Co z was, kurde, za organizacja humanitarna? A skoro już o tym mowa, skoro ten plik może ocalić świat, czemu trzymać to w tajemnicy? Nie płacimy ci za niesubordynację, Crane. Załatw tę sprawę. Pierdol się, słyszysz? Pierdol się. I bardzo dobrze, trzeba było zrobić już wcześniej. Przy spaleniu antyzyny. Powiedzieć im, dobra, spaliłem, a tak naprawdę nie. Ty, ile mi dasz za te zrzuty? Wielkie dzięki. O, sporo. Chociaż nie. Ledwo uzupełnił level. Ogrodzenia, albo czasami... Mogę więcej naprawiać. Dobra, więcej napraw. Masz tę antyzynę? Dawaj mi ją. Co się stało? Jedna osoba zmieniła się, a kilka innych utknęło w pułapce. Mogliśmy odciąć to jedno pomieszczenie, ale Brecken chciał ocalić jak najwięcej naszych ludzi. Było źle. Ktoś musiał podjąć decyzję. Straciliśmy całe piętro, w tym kilkoro dzieci. Tak to jest, jak nie potrafisz poświęcić ludzi czasami. Zaniosę te leki do Leny. Czemu ja tu mam nagrodę za... Ale ja już to odebrałem. What? Chyba, że mi się cofnęło. Przyszedł do cholery parkouru uczy. Tak odbieraliśmy informacje o zrzutach antyzyny. A teraz przestali. Tam były dzieci! Ja zamarłem. Lena przejęła dowodzenie. Powinienem jej ustąpić. No kurwa, Crane! Żaden ze mnie lider! Ja do cholery parkouru uczę! Więc to bieganie... To byłeś ty? Stary, pokazałeś im, jak przetrwać! Wiesz, co miałem w kieszeni, jak przyjechałem do Harranu? Parę wizytówek! Chciałem tu zdobyć paru nowych uczniów. Może zarobić dość, żeby potem sobie kupić dom. Mieszkać na swoim, a nie ciągle w wynajętym. Lepiej... pójdę pogadać z Raisem sam.
Chwila, moment, poczekaj. Ci ludzie na tobie polegają. Daj mi jeszcze trochę czasu, dobra? Musi być inne wyjście. Lepsze. Przecież on jest za miękki na Raisa. Jasne. Zaczekam. Byle nie za długo. Rais by zrobił z niego tylko maszynkę do straszenia ludzi zwierzę. Zakładnika. Rahim, co ty tu robisz? Hej, Crane. Mogę ci ufać? Nie. Ile już wypiłeś, dzieciaku? Mogę czy nie? Jasne, jasne. Co jest? Widzisz ten wieżowiec? Zwiat wykrył gniazdo przemieńców w środku. Usuniemy i będzie można biegać po nocy. To jest do zrobienia. Ale masz chyba jakby ważniejsze problemy na głowie? Jakby tam ładunki wybuchowe podłożyć. Jezu, Rahim, ty cały czas o tym. Crane, trzeba to zrobić. Dopóki tam jest gniazdo, nie będzie można zbierać antyzyny. To się uda. A tam jest jakaś antyzyna w ogóle? Dobry z nas team. Nie puszczaj! Nie puszczaj! O fuck. Widzisz? Mówiłem, że dobry z nas team. Poczekaj, aż się dowiesz o GR. Słuchaj, Rahim, nie mamy materiałów wybuchowych. Ani trochę. Mamy tylko fajerwerki od Spike'a, to całkowicie niewykonalne. No i fajerwerki też wybuchają. Ty nie wiesz, jak to jest. Ja mogę tylko patrzeć. Siedzę na dupie i patrzę. Tyle się dzieje, a ja siedzę. Nie chcę tu umierać, Crane. No, nie tak. Bezsilny. Jak już wyjdę, to raczej chcę coś zrobić, stary. Co to jest? Miałem bilety na lot na niedzielę. Kwarantanna zaczęła się w czwartek. Byłem już spakowany. Okej. Słuchaj, na pewno będę się rozglądał. Jeśli znajdę na to jakiś sposób... Pierdolę to! I teraz tak... Centralnie obok niego, dosłownie! Ile to jest? 23 metry, 23 metry od niego będę gadał z GR. Nie, to wcale nie tak, że on powinien mnie usłyszeć. To Crane, odbiór. Czego chcesz, Crane? Musicie wznowić zrzuty antyzyny. Gdzieś w pobliżu wieży. Ci ludzie potrzebują pomocy. Wysłaliśmy cię do Haranu, żebyś znalazł nasz plik, a nie po to, żebyś bawił się w Matkę Teresę. A może przemyślałeś propozycję Raisa? Czyli co, teraz szantażujecie mnie? Może pani Vladimir zgodziłaby się na współpracę. Mogłaby sprawdzić swoje umiejętności w nowym środowisku. Jak tylko dostaniemy antyzynę, pogadamy o tym, czego chce Rais. Och, czyli nagle mówimy o nas. Obawiam się, że twoja prośba jest nie do przyjęcia. Relacje z ministerstwem stały się trochę napięte. A, no tak. Wznowienie zrzutów nie wydaje się obecnie korzystne z politycznego punktu widzenia. Że to ministerstwo było. Możecie się pierdolić, wiecie? Wy i wasz tajny plik. Znajdę wam ten plik. Ale dobrze mu się przyjrzę, zanim zdecyduję, co właściwie z nim zrobię. A on tu cały czas siedział. I wszystkiego słuchał. Rais zajął opuszczoną szkołę na jakiś magazyn. I podejrzewam, że może tam gromadzić antyzynę. Jeśli damy radę się tam wśliznąć, dostarczymy masę leku do wieży. Będziemy mieli symulator amerykańskiej szkoły. Tylko takiej trochę ładniejszej. Także tak, to zrobimy w następnym odcinku, a na dzisiaj na tyle, do zobaczenia i siema!